Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ja chciałam Pani poseł zadać pytanie. Czy prawdą jest, że alkohol piją już małoletnie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach? Czy prawdą jest, że kobiety, które używają alkoholu podczas ciąży, rodzą dzieci z zespołem FAS? Szanowni Państwo, wczoraj z Panią poseł Zwiercan uczestniczyłyśmy w konferencji związanej właśnie z troską o trzeźwość narodu. Podszedł do mnie jeden z anonimowych alkoholików i powiedział: Pani poseł, róbcie wszystko, ponieważ ja wiem, co to znaczy być trzeźwy po 25 latach picia alkoholu. Walczcie, ponieważ tego potrzebują Polacy i tego od nas oczekują Polacy. Dlatego cieszę się, że ta uchwała jest jednym z elementów Narodowego Kongresu Trzeźwości ogłoszony przez Episkopat Polski. Dziękuję bardzo.